I swear to God. Dzisiaj mnie RNG nie może aż tak kochać i nienawidzić jednocześnie, prawda? Prawda? A co my tam w ogóle mieliśmy? Bo znowu już pozapomina się domina. Global, Blaziken, Metagross, Manaphy, Giratina, Latios. Z tego co pamiętam, korzystałem z tej dwójki głównie, bo z legendarek staram się nie korzystać. Czy ja mam cokolwiek w tym? W PC-cie? Chyba nie. Nope, całkiem puste. Albo na się upewnić. I to jeszcze będę musiał na pewno zajście się kupić trochę w Pokeball, bo chyba ich też nie mam. Nie, 13 mam, to jeszcze nie jest aż tak źle. 13 Pokeboli, liczyć na to, że akurat nie będę trafiał na rzeczy, które są jakieś paskudne. Niskie levele mam, to prawda, że się mózgi powitam. Znaczy, niskie, nie niskie. Są dwa Pokemony, z których korzystam głównie i reszta jest na zasadzie złapałem, ale nie miałem okazji za bardzo z nich korzystać. Giratin zostałem zmuszony, żeby użyć w jednym momencie, bo Haria była trochę za silna, ale tak to w dużej mierze sprawdza się to do korzystania z starterów póki co. A gdzie myśmy byli? Byśmy byli w Eternie. Mogę szybko skoczyć w sumie, zobaczyć, czy tutaj coś jeszcze było, bo nie pamiętam, czy sprawdzałem, jak te Pokémony występowały. Kojarzysz Shaymin na spotkę? Okej, rozumiem. Rozumiem, co mi gra sugeruje. Już nie musicie mi nic mówić, ja już wszystko wiem. I teraz mogę spodować się Coldem, zanim wejdzie. Zobaczmy. Domyślam się, że odpowiedź jest do bólu. Nie no, tak ten świat na pewno wejdzie, przysięgam. Bo nie chcę łapać Latias na tyle, na ile to możliwe. Ale jednocześnie chciałem zabić. I to czuję, że mi nie będzie to dane. Czy się mylę? Nie wygląda. Rozumiem. Dzięki Bogu, że nie robi nuzloków, bo jak widzę takie rzeczy, to zawsze coś się we mnie w środeczku umiera. Levitate miał right. Czy masz jakąś większą szansę na spotkanie legend? Tak chcę cię wylosował. To jedyne co mogę powiedzieć. Zapomniałem, że Lati mają Levitate. Szczerze mówiąc. No dobra, zabiję ją normalnie, jak jest. Cześć, Sylwia. I powiem szczerze, że nie jestem z tego jakiś bardzo zadowolony, bo nie lubię aż tak bardzo używać legendarek. Jakby jeszcze te okładkowe, jak się mogę. Ale tak jak mi tutaj na przykład wrzucają dosłownie na każdym kroku co i już nową legendarkę, to tak co ja z tym zrobię? Nie będę przecież biegał z tym pełnym legendarek. Legendy są mech. Generalnie moim zdaniem gry Pokemonów, jeżeli nie bawimy się w jakieś haki czy randomizery, są i tak na tyle proste, że nie ma potrzeby raczej używania legendarek. Takie jest moje wrażenie. Okej, okay, czyli my właśnie nie, bo jest w budynku Galaktików. Powiem szczerze, że nie do końca pamiętam, jak działają te. Jak działają platinumy. Więc mimo wszystko wolę się skupić na czytaniu dialogów czasem, żeby czegoś ważnego nie pominąć. Cześć, Cyrus, kopę lat.
Wow, dzięki. Po prostu trafi każdy na taki unikę każdego ataku. Masz świetne pomysły. Czemu ja nie... Czemu nikt nigdy wcześniej na to nie wpadł? Coś dobrego macie? Ech, RB. Nie lubię tych ziołowych rzeczy. Lubię, kiedy moje Pokémon są w szczęśliwe, dlatego daję im umierać na każdym kroku, znasz co? Czy ja mogę iść dalej w ogóle? Ja się zastanawiam. Nie ma nic, co mnie powstrzymuje w tej chwili, to na pewno. Przynajmniej na ten etapie Goldak. Cześć, Wesem, witam. Na Goldak, nie? Czy znajdę dzisiaj jakiegoś Pokémona, którego będę chciał rzeczywiście dorzucić do swojego party? Bo na razie się na to tak nie zapowiada. Naiwnie liczę, że tak, ale zobaczymy. No i że będziemy przechodzić G12 terami, jak się już da. Używanie dochodu zwiększając evasion? Nie lubię, powiem szczerze. Jestem z tych casualowych graczy, którzy... Jeżeli ruch robi jakieś zmiany statów, to raczej nie lubi tego ruchu. Cześć, to znaczy Samurai, witam. Złota zasada. Czy ruch zadaje obrażenia? Tak? Używaj go. Nie? Nie używaj go. Proste. Podobno zmiany statów są silne, niezaprzeczalnie. Zresztą na zmianach statów opiera się, z tego co kojarzę, bardzo dużo speedrunów. Na tym, że na jakieś trudniejsze walki tam sobie jakiegoś tam X-speeda, X-ataka albo X-speciala razy dwa i przez to możemy wygrywać walki, których nie powinniśmy być w stanie. Oczywiście, powiem tak, nawet gdybyś mi mówiła, jak mam grać, ja bym się ciebie nie posłał w tej sytuacji. Jedyna sytuacja, w której akceptuję to, że ktoś mi mówi, jak ma grać, to kiedy stawiam sobie jakieś wyzwanie od danej osoby. Względnie, jeżeli mi nie idzie i ktoś mi daje dobre rady, jak grać, to wtedy też jestem w stanie to przyjąć. Ale to też raczej na zasadzie, że mi nie idzie i potrzebuje pomocy, a nie, że ktoś się po prostu pisze i mówi mi wszystko, co i jak. No, bo staram się przynajmniej do jakiegoś tam etapu wyciągać własne wnioski i tak dalej. Jak już widzę, że utkwiłem, to wtedy jestem bardziej na etapie, że no dobra, jednak może się skuszę na jakąś poradę. Ulala. To nie wygląda za dobrze. Nie dam będzie. Czy Power Rip będzie silniejszy, jeżeli trafi? Chyba. Sama różnica Base Power tutaj zrobiła na tyle dużo, żeby był silniejszy. Pomimo tego, że nie był super efektyw. No ale chciałbym wrócić się do Eterny, bo tam chyba nie wszystko zgadniałem. Pozdrawiajmy. Na tym etapie raczej nikt nie zapisze. Znaczy, też mi na uwadze, że to, na którym poziomie ja mam Pokémony, nie jest jakoś adekwatne do tego, na którym poziomie powinny być Pokémony w tym momencie, bo ja pewnie powinienem być teraz bliżej jakiegoś 20, tak naprawdę. A to, że dwa moje startery mają po 20 któryś, to będzie kwestia, że ich na przemian używam. Kranidos. O Lampardosie chyba ostatnio nawet. Nie pamiętam, czy na tym, czy na Steamie mówiłem, czy jakoś bardziej prywatnie, że Lampardos ma po sobie nazwane twierdzenie na False Five Gamingu. Cześć, Pasku, cześć, droga. Witam, witam. Ale bo ja tu nie mogłem pójść na razie. Jakim cudem nie unhitujesz Pokémona jedna lewej? To tak nie działa.
Ta piena z TX, na którego byłem super efektywnie, zdjąłem o pół HP, a też miał jakieś 10 poziomów niżej. O, doskonale, kat. 25 synów rzędu, let's go! Cieszę się za regularność w oglądaniu. Twierdzenie Rampardosa bodajże polegało na tym, że Pokémon może mieć na papierze nie najgorsze staty i nie najgorszy moveset, ale to, że na przykład ma jedną statystykę czy inne statystyki ogólnie niewystarczające, go kompletnie udupia. I w przypadku Rampardosa to jest kwestia, że on jednocześnie jest dość wolny, a jego obrona nie pozwala mu przeżyć nawet tego jednego czy dwóch ciosów. Czy ja chcę Zuckerberga? Twierdzenie Quicksilver, znaczy to nie jest jakieś twierdzenie odwrotne, typu, że Pokémon może mieć bardzo przeciętny stata i tak być używany w Uberach. I wynikało to akurat w przypadku Quicksilver z tego, że on ignoruje zmiany statów przeciwniku. Bo abilitki są, bywają całkiem silne, że się tak delikatnie wydarza. Co ty masz za duchy, ty im powiedz? Rok. Czy znasz twierdzenie Vaporeona? A czy wiesz, że Vaporeon to najlepszy Pokémon dla człowieka? Znasz to? Nie pamiętam do końca tej pasy, musiałbym ją przeczytać i pewnie mógłbym ją nawet przeczytać na głos na Simie, ale nie jestem pewien, czy to jest to chcecie. Kto masz tą szkata? Ale to będzie moim Agent Slave'em. Syndromem Camerupta. Znaczy, nie, wydawało mi się, że Camerupt nawet nie jest na tyle silny, żeby po nim nazywać, a Rampardos ma jednak jeden z najwyższych base attacków. Hello? Okej, czyli możemy wejść normalnie do demo. Camerupt jest chujowy. No tak, 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 tylko właśnie mówię, nie kojarzę, żeby Camerupt miał jakąś taką cechę, która go wyróżnia pozytywnie, o tak powiem. Chociaż nie pamiętam, czy Camerupt w którejś genie... O, ja pierdolę. Czy Camerupt w którejś genie nie dostał tej abilitki, która przywołuje słońce permanentne? Jaki byłby odpowiednik Vaporeon dla hetero kobiet? Galej, XDD? Nie wiem, jakoś Galate i Gardevoir mi się bardzo często kojarzą w tym kontekście. Możliwe, że niepoprawnie, ale mówię, to jest takie pierwsze skojarzenie, które mi przychodzi do głowy. Widziałem też swego czasu komiksy na zasadzie, że Machoke używa jakichś tam ruchów, które można odbierać bardzo dwuznacznie. Bo Machoke jest hard, Machoke jest pound i tak dalej. Chociaż w sumie czekajcie, jeżeli to jest Bug Gym, może ja rzeczywiście Kangasa tutaj używam. Ja nie wiem, za co odpowiada Vaporeon. Czy nie znasz pasty o Vaporeonie? Jeżeli nie, to twoje szczęście. Znasz co? Machoke me daddy? Znasz co? O, trzeba sprawdzić jedną rzecz w sumie. Bo jeżeli dobrze pamiętam, Headmart zadaje recoil damage, prawda? Czekajcie, aż muszę sprawdzić, czy ja dobrze pamiętam, że Headmart zadaje recoil damage. Nie, tu check moves. Tak, use also takes terrible damage. Jak to działa nasze Dinjek, który ma 1 HP? Znaczy, jestem bardzo czas pełen na co? I to absolutnie nie przeszkadza.
Ja powiem szczerze, że zazwyczaj sam nie zaczynam tego typu tematów, ale nie czuję się z nimi jakkolwiek źle. Wiem, kiedy złożył, gdyby powiedział, że mogę pić życie, tylko jedno, że to właśnie by było myślanko. Wait a minute. Hold up. Okej, okay, czyli Riko działa zależnie od tego, ile obrażeń dostał przeciwnik. Bobę, cześć, Shin, witam, witam. Wiesz co, jak już jesteś tutaj, to ja mogę też zrobić tak. Open voice chat, czy jakoś tak. Cześć, Shin. Ja sobie muszę w końcu wymyśleć jakiś sensowny ten... sensowny napój do picia. Który nie jest wodą i jestem zbyt leniwy na robienie sobie herbaty. Jako abilitka ma ten twój kanidus Moldbreaker. Moldbreaker z tego co pamiętam pozwala... Co się robił Moldbreaker? Kojarzę go głównie, że pozwala ignorować abilitki, które są defensywne. To jest głównie rzecz, która mi się kojarzy z Moldbreakerem, ale dokładnie jak działa to nie pamiętam. Specjalnie kupiłem mechanę przed wyjazdem. Ja podziwiam ludzi, którzy mogą pić kawę bez mleka. Nie wiem, próbowałem wielokrotnie, ale nie jestem w stanie. 14-16, bo coś było z aplikami okładkowych z piątej geny. Czy to nie jest tak, że okładkowe z piątej geny mają swój odpowiednik Moldbreakera? Po prostu? Chyba ignoruję bitkę przez używanie ruchów. Nie wiem, czy to na przykład nie pozwala też Sturdy ignorować. Chyba na Wonderguarda działa. Ja bo ja przeciwko kawie, nie? Jak można... Coś tam Rampardo z Tiorem. Właśnie widzieliście w akcji, jak działa Rampardo z Tiorem. Może dopiero się tylko jakimkolwiek z Levitate'a. No to też właśnie, tak mi się wydaje, że to może to być. No dobrze. Chciałem używać Kraina. Powder Snow. Głupie pytanie, Force Palm. Nie no, chyba nie istnieje świat, w którym chcę zostać safe Force Palm, prawda? Jeżeli mam Big Breaka. Nie widzę powodu, tak powiem. Dobra, nie chcę mi się wychodzić z dżemu, więc po prostu pójdę dokończyć go Blazed Kenem. No i co najgorszego może się stać? Rzeźnik Blaziken, mój ulubiony wiedźmin, I know right. Ostatnio widziałem bardzo intensywne rozkminy na temat tego, że typy latające nie mają sensu, bo zazwyczaj jeżeli coś jest podatne na latające, to bardziej się opłaca jakiegoś innego typu użyć. Daniel, w czym problem? Vespiquen. Transgardenia. Nie widzę problemu. Absolutnie żadnego. Cześć, Karka, witam. Maskerain. Growl nie będzie miał nic lepszego na Maskerain'a. No dobra, chyba zostaniemy. Mam nadzieję, że nie ma jakiejś siedopompy czy... to mi się nie podoba. Maskerain zawsze miał Intimidate'a? Chyba tak, ale... What you doing? Czy to Quicklaw? O kurwa, o Boże, o kurwa. O Boże, o kurwa! To się źle skończy. Okej, okay, nieważne. Czy mas... Mówi się, że maska jest po części wodna.
Ewidentnie jestem głupi. Albo mam słabą pamięć. No właśnie, jak na to, że jest wodny latający. Inaczej, ja myślałem, że on jest backwater, bo Seskid bodaj tak działa. Backflying, okej. To moje problemy zostały rozwiązane. Bo zdziwiłem się, że Flame już wszedł jako super effective. Co mi przypomina, jak w Pokémon Go za każdym razem. Nie wiem, czy kojarzycie generalnie, że w Pokémon Go są jest zespół Rocketti, którzy przed walką mówią o tym, jakich typów będą używać. I absolutnie najgorsze, co może się trafić, to jak przychodzi ci Rocket, który mówi: ej, słuchaj, będę używał Dark Pokémonów. Trafiłem wczoraj na jednego takiego, na którego nie mogłem użyć żadnego ataku, który byłby dobry na darki jako super efektyw. To jest tak frustrujące. Albo jak trafia się Rocket, który ma Zubata, więc tutaj myślę, dobra, wezmę sobie mojego dobrego Aggrona. Bo przecież Aggron jako Steel Rock będzie odporny zarówno na Poison, jak i na Flying. I to bodajże sam z czterokrotnymi odpornościami jak na Pokémon Go. Po czym Zubat mnie zagryza za cały HP, zanim zdąży ja go zabić. A Pokéball krzyczy miecz. Jak ja mam się do niego dostać? Tędy? Wielki grzyb. Kupię sobie parę pokeboli. Ja na razie im powinno wystarczyć. I patrząc na to, co się dzieje, to sobie parę potków kupię. A Boże, mam antidoty kupuję, a nie potki. Okej, okay, tam będzie lepiej. Wyzwałeś Amogusa. To też jest w ogóle śmieszna rzecz w Pokémon Go, że tam są Pokémony, które dają więcej tamtejszego odpowiednika takiej kasy, bym powiedział. I zazwyczaj to są właśnie jakieś takie Pokémony, które są kojarzone z tymi przedmiotami, za które się zarabia, czyli na przykład za Parasa się więcej zarabia, za Staryu się więcej zarabia, bo te Starpiece'y. To jest akurat też fajne. Ogólnie nie wiem, jakoś lubię sobie nawet odpalić pogo, tak, żeby sobie powiedzieć. Nie, że jakoś nie wiem, tryhardować, tak, i w ogóle. Zaudiska, bo tylko do tego się... Oj, wow, Ludwik nie był od kasy. Chyba, że ja już pierdolę głupoty. Ludwik dawał Halskeira, które przed... 7. czy 8. geną były do mów tutorowania. Bo wiem, że 8. gena na pewno ma te. 8. gena na pewno ma mów tutora, który pozwala od początku za darmo uczyć się ruchów. To jest bardzo fajne, jeżeli mamy jakiegoś Pokemona, który przez kamienie ewoluuje. Bo na przykład, jeżeli znajdziemy takiego Growlithe i ewoluujemy w Arcanine'a, to może on się nauczyć tych ruchów, których Arcanine by się nauczył. Poki, które są kojarzone z przedmiotami, które dają siano, o to mi chodzi. Czyli właśnie jakieś tam grzybki, starpisy i tak dalej, stardusty, tego typu rzeczy. Jedne schody to pułapka. O nie. Kurde, nie wiem teraz. Bo ten Kranidos mnie naprawdę trochę boli, jeżeli chodzi o jego obronę. I boję się go używać. Jednocześnie nie chcę polegać tylko na dwóch Pokémonach, które mam w tej chwili.
Nie, na razie go zostawię, ale nie będę go używał, tak powiem. Wyrzucę tylko Gravela na pierwszy slot. Żebyś podbił poziom. Znaczy, to nie jest tak, że on ma za niski poziom, tylko kwestia jest tego typu, że on... Jemu nawet jeżeli podbijesz poziom, to on wciąż będzie odrobinę za wolny, podejrzewam, żeby być efektywny. Lepiej jest jak najwcześniej ewoluować, jeżeli nie zwracam uwagi na ataki, a chodzi mi o staty. Wydaje mi się, że to nie ma różnicy. Ma niższy niż połowa twojego party. To prawda, z tym się kłócić nie będę. Powiedz proszę, jaka naturka na Ekanidosie? Bold bodaj? O mój Boże, to, bug. To dosłowny bug. Fire Punch? Znaczy, to nawet nie jest tak, że on by sobie nie dawał rady, okej? Okay? Na większe rzeczy... To był błąd. Na większe rzeczy wydaje mi się, że ten Kanidos by dawał radę. Tylko właśnie zastanawiam się, czy ja w ogóle chcę używać Kanidosa łamany na Lampardosa. O to mi chodzi. Nie daje mi różnicy, jak wiatr jest też niedostępnego. Wydaje mi się, że nie, ale też nie będę kłamał, że nigdy się tym aż tak nie zajmowałem. Oho, zaczynamy. Zaczynamy wyśmienitą zabawę. Moja ulubiona część skalnych Pokémonów. Za którymś razem, trafię. To jest jeden z powodów, których, nie wiem, mam wrażenie, że są typy, których po prostu nie lubię jakoś specjalnie używać w Pokémonach i Skalny jest jednym z nich, też po części dlatego, że nie kojarzę, żeby miały jakieś takie ruchy, które są konsekwentnie celne i zadają dużo obrażeń, tak jak na przykład te specjalne typy mają Beambolty. Skalny kojarzę głównie, że mają właśnie jakieś dog slidy, Headsmash, tego typu rzeczy, które najzwyczajniej w świecie są niecelne i to jest rzut kostką. A ja zawsze wolałem używać właśnie Beamboltów niż Fireblastów, Blizzardów i tak dalej. Oho. Jeżeli Kanidos od tego umrze, to już więcej go nie używam w tym przejściu. Okej, nie, też taśle. Jakby rozumiem, że on ma niską obronę, ale jeżeli umarł od Kombiego na hita, to już naprawdę zacząłbym się martwić. Cubone, nie, dobra, to ja na pewno zmieniam. Powinien zrobić się książkietę albo coś. Bo nie mam pomysłu, co grać. Ultros! Aczkolwiek... Miałeś ogarnąć demo chyba Ultrosa. Acid, naprawdę? Ender Lee Shin mówił, znaczy Magnolie pewnie, bo Lee Higao, a Magnolie chce ogarnąć dopiero jak będzie pełna wersja. Soulsów, ten ostatnio narzeka na Elden Ringa jak pokurwiony, więc nie wiem, czy chce wracać do Soulsów. Zatem nie doprecyzowałeś, o jakich grach mówimy, czy coś, co masz w bibliotece i masz jakąś po prostu już listę, której wybierasz, czy po prostu ej, rzuć mi propozycję. Więc rzucam ci propozycje, które mi przychodzą tak na szybko do głowy. Mają raczej dobry defa, inaczej mają 5 sowa, no right. W dodatku jest tak dużo skalnych Pokémonów, które mają podwójne słabości na jakiś żywioł. Przez to, jak ten, przez to jak ich typing wygląda. Przecież każdy Pokémon, który jest Rock Ground, ma dwie poczwórne słabości. I to bardzo popularne poczwórne słabości. Rock Steel mają poczwórne słabości na Fighting i Ground. Rock Fire ma poczwórną na Ground. To też nie jest jakiś rzadki typ. Znaczy Rock... inaczej. Rock Fire jest rzadkim typem, ale Elf nie jest.
O Boże, matchup. O ja pierdolę. O Boże, o kurwa. Ja nie chcę z tym zostać. Doszedę. No może się tego stać. Dostanę Dynamic Punchem na pysk. Double kick, whatever. Nieźle. Czy Nidalee wystarczy? Chyba nie, Power Whip. Power Whip powinien wystarczyć. Mam go i peltów na zasadzie takiej względnie niedługo. Gdybym wiedział, o jakich tytułach mówisz, to może bym coś doradził. A tak to mogę tylko sobie po prostu rzucić losowo, że tak lub nie. Grime, Nine Souls, Portal Evolution, Hi-Fi Rush, Hadesa 2. Wiem, że część osób, które znam, mówiła, że nie tyka Hadesa 2, dopóki nie wyjdzie z Early Accessu, bo on chyba cały czas w Early Accessie jest. Nie wiem, na ile ciebie tyczy. Aki by ci powiedział na Soulsy? Zauważyłem. Aki ostatnio bardzo intensywnie 9 sosuje. Tak, trochę będzie w jej. A coś pierwszy się gdzieś? Nie masz GF-kę, możesz grać? Ja tylko pożałuję, prawda? Okej, nieważne, kineza. Jeśli moje zabawy w HDS 1 była w jej. No to słuchaj, co cię podtrzymuje? To nie zabije, prawda? Nope. Aha. Ineza już weszła. Nie wiem, czy dwa na za jakiś czas. Powiem szczerze, że nie wiem, jak wyglądał Hades 1, ale ostatnio... Nie chciałem nie zmieniać. Ale ostatnio słyszałem sporo narzekania na to, jak grindowa to jest. Tak. Więc zastanawiam się, na ile ten jeden czy dwa na cały czas to jest coś, co można odważyć. O Boże. To swoją pracę dyplomową. Ja nic nie mówię. Roguelike tylko jest... Znaczy to nawet nie jest kwestia, że wymaga wielu runów, tylko że ilu runów wymaga. To bardziej o to chodzi. Nidoran... Blaziken ma... Matshota. A propos gier, ja się zastanawiam, co będę chciał zrobić z DLC-kiem do Elden Ringa. W sensie, czy wciskać go jakoś w grafik streamowy, czy nie? Jeżeli tak, to kiedy? Czy jakoś równolegle do przechodzenia, czy jeszcze jakoś inaczej? Mam pewnie będę chciał go przestreamować, tylko jeszcze moje nie jestem pewien, czy jakoś świeżo po premierze, czy... Na ślepo chyba najpierw. Właśnie, nie wiem, czy chciałbym na ślepo... Bo podejrzewam, że to będzie prędzej tak, że DLC wyjdzie i ja siądę do gry i się od niej nie oderwę. Kim before to streamuj, cały czas się od niej nie odrywasz. Najgorsze jest to, że teraz jak o tym mówicie, to nie jest... jakiś wcale ten pomysł. A ja na myśli, że odsunię... Jestem nie, że pewien, że to co napisałeś jest zupełnie przeciwne niż to, co chciałeś przekazać. Gratuluję. W ogóle pamiętam, że był śmieszny bug w starszych generacjach, że można było sobie ściąć drzewko i wieptać na nim i potem jak się wróciło, to drzewko, powiedzmy, odrastało. Co dobrego, moje kolejni bogowie? Zamienię się w Dagdy, bo jestem Godslayerem, ha, ha, ha.
Może chcecie iść. Nie powiedziałem, że trzeba pisać ile godzin dziennie. Znaczy. Inaczej, tak jak twoja promotorka cię postawiła, to musiałbyś zdaje sobie sprawę. Bawiliście w kosiarkę w Pokemonach. Zależy co masz na myśli. Jeżeli masz na myśli wycinanie trawy, to kiedyś się w to bawiłem. Ale było to dawno i nieprawda, jak to mówił klasyk. Mówię, ja jestem cały czas trochę zdziwiony, bo u nas na uczelni terminem takim, jeżeli ktoś się chciał bronić, była końcówka maja, początek czerwca. Więc dla mnie to było bardziej zdziwienie, że wymieniliście tak odległy termin potencjalnie, o tak powiem. Ale też jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wam o tym powiedziano, więc byliście mentalnie przygotowani, tak? Więc taka nagła zmiana jest, no, trochę niepoważna. Majsterka to nie jest... A, ja znam nawet dwa razy. Obie moje magisterki były pisane w majówkę. Nie, wróć. Nie, obie moje magisterki nie były pisane w majówkę. Skłamałbym mówiąc tak. Bo moja pierwsza magisterka była pisana w majówkę. A druga magisterka była pisana w miarę regularnie. Przy czym moja druga magisterka to w jakichś 80% było... przetłumaczenie gry, a w 20% opisanie tego tłumaczenia, więc... Słuchaj, będzie szybszy od Kanidosa. Nie. This is fine. This is not fine. A, nieważne, this is fine. Chciałem przyszedł ludziom prace magisterskie. Dlaczego ty jesteś? Kabutu. Ale szkolci! Ale jednocześnie wiem, żeby tego nie robić. Przydałby mi się jakiś specjalny atak. Mam wrażenie. Bo Kabutops może mieć dość wysoką obronę, a nie ma żadnego specjalnego ataku. Chyba, że Power Leaf wystarczy jako czterokrotna osobność? A taki chuj. Widzę na śpieszoną Clefairy Banili. Ale zawsze coś. Ogólnie mam wrażenie, że z gry na grę, powiedzmy, samo to, co robił w trakcie, nie jest aż takie jakieś straszne, jeżeli chodzi o te teamy złe. Odpierdala mi Muset. Fire Punch, Shield Cold. I know, right? Kocham randomizery pod tym względem. Co mi przypomina, czy istnieje w listę Pokémon, którym możesz się normalnie nauczyć surfa? Właśnie nie pamiętam, czy Volcanion się może nauczyć, czy nie. Stąd pytanie. Bo powiem szczerze, że Volcanion to już ta gena, której kto średnio ogarnia. Żeby nie było, argument z drugą strony, że każde wodne Pokémon się można uczyć surfa, nie działa, bo istnieje wodne Pokémony, które nie mogą. Czemu nikim próbuje wygonić Team Galactic z miasta? A po co? Zatem, kto ma ich wygonić? Przede wszystkim. Aż zostałem sprowokowany do sprawdzenia. O, kanion. O kurwa.
Czy Volcanion może się nauczyć? Nie, nie możesz nauczyć Stefa. Magikarp nie może. Team liderzy nic nie mogą. Policja. Czy widzicie jakąkolwiek policję? Jedyna policja to przebrany agent, który nic nie może. I ta nasz czwórka ma większe zmartwienia. Cynthia akurat jest w pobliżu i Garchompem by rozpierdoliła wszystko. Przestań moim sensem. Jak już mówiłem na ostatnim streamie, wszystkim muszą się zajmować bardzo młode dzieciaki. Na ile jestem zdecydowany, żeby zobaczyć, co z tego jajka wyjdzie? Jak sądzicie? Żaden miejsce pokazał nie jest swoje? No. Też mi się tak wydawało. Nie byłem pewien co do Volcaniona, ale sprawdziłem Volcaniona i też nie. Naprawdę? No dobrze, pójdę do domku, który jest obok Pokémon Center. Jeżeli już każecie mi iść w jakieś konkretne miejsce, to to zrobię. Hello. No dobrze, Explorer Kit. Czy mogę... Nie. Cześć, Aki. No to co? O czym chcecie porozmawiać dzisiaj? W czasie, kiedy ja próbuję wyjeździć swoje Jawio. Jak tam pogoda. A dzisiaj wyjątkowo dobrze. O dziwo nie złapał mnie deszcz, bo ostatnio miałem akurat trochę pecha pod tym względem. Że jak sobie wychodziłem na spacerki, to trochę mnie deszcze wyłapało. I dzisiaj jest taka pogoda, że niby wygląda jakby trochę miało padać, ale jednocześnie... Jakimś cudem nas to ominęło. Znaczy, też niby nie jest aż tak źle, ale zaraz czy drugi musiałem czy to zabrać, czy obijać inne ścieżki, bo widziałem, że zaczyna padać. Ten typ też już się nie blokuje. Najwyraźniej. Koleś mi co tyś pitka kepsa po egzaminie, czemu nie? Słuchaj, będziesz po egzaminie i sobie powiesz, ale pitunia się idealnie da. Wrócę do Triggerka, oj tak, tak, ktoś tu mądrze prawi. Do Triggerka, potem do Klonoi. Oj tak, tak, same dobre gry, widzę. Oj tak, tak. 100% nie bait. A na biurku kubek spłodzonej herbaty. Shin zaraz taki, aż tak mnie tu nie chcecie? No dobrze, rozumiem. O nie, mam flashbacki z tego. Mam flashbacki z ostatniej dyskusji na urlopkach. Znowu! Come on! Mógłbym przysiąść, że mam kebaby dozwolone. Come on! Jak rozumiem, trzeba odmienić to słowo przez każdy przypadek i każdy zezwolić.
Doprawdy. O mój Boże, jeszcze co za wspaniały moveset. O oh my. Ale bym natychmiast wypierdalał. Prosto do peteta. Tak nie jest czwartkowa, a dzisiaj nawet nie jest czwartek. Pamiętam, czy to nie jest tak, że pierwsza gra miała jakoś dziwnie zaprogramowane Pokémony na pierwszym poziomie, że jeżeli ktoś miał Pokémon na pierwszym i ten Pokémon ewoluował, znaczy ewoluował, dostał poziom, to natychmiast na setny wchodził? Czy mi się już miesza? Bo coś mi się takiego świta, ale nie pamiętam, czy dobrze myślę. Kranidosie, wierzę w ciebie, że nie będziesz podłową. Dziękuję. Wydaje mi się, że pierwsza generacja... Znaczy pierwsza generacja w sumie nie miały możliwości legitnego posiadania Pokémona na pierwszym poziomie, więc jeżeli był jakiś na pierwszym, to z automatu ten... Taki był na setny, ale nie jestem pewien, czy nie pierdolę głupot teraz. Zajmowałeś się na piątym etapie, by na drugie maj. Alright. Czemu to tak działa? Nie mam zielonego pojęcia. Ludwik. Nie podoba mi się to. Jestem szybszy od niego i trafię. Łatwo? Gloom. Dobra, aż tak ambitnie się dzisiaj nie czuję. Pierwsza gena jest trochę specyficzna, jeżeli chodzi o design. Wesołanie do King. Do pierwszej genie można mówić dużo rzeczy. Ale na pewno nie to, że jest dobrze zaprogramowane. Czy tu było cokolwiek do nagowagi? Bo nie pamiętam. To trenerzy, to na pewno. Zastanawiam się, czy jakie atypy bym mogli jeszcze chciał mieć do swojego party, tak potencjalnie. Chciałbym mieć pewnie coś lodowego, bo lubię zawsze coś lodowego, nawet jeżeli Ice Typing jest jednym z najgorszych w całej grze. A mi to wciąż lepsze niż Slash. Nawet jeżeli Special Attack Kranidosa jest paskudny. Yolo? Muszę coś sprawdzić. Tak bardzo szybko. Bo wyższa matematyka się dzieje 75, 60. Hetmash to jest 150. Nie, no to Nidoran jest lepsze. Zastanawiam się, czy Nidoran, czy Rockfight będzie lepszy na Świnuba, ale... Nidoran, a też to wystarcza. 5, 4, 2, 6, 7, 9, 6, 8, 1. Nie grałem w siódmą na tyle długo, w dziewiątą też nie. Chyba od Kaspara pożyczę ten. Chyba od Kaspara pożyczę któregoś dnia na dziewiątą genę. Bo niestety czekanie na przeceny jest trochę naiwne, że się tak wyrażę. Mega! Ha! Naaa! Znaczy, Jan Mega mnie zabije. Zbiorni. Ojciec, ale powiesz kiedyś? Znaczy... Jak już mówiłem. Nie wiem, czy zdarzyło mi się wspomnieć, ale Kranidos jest trochę chujowy. Tak, wiecie, tak odrobinkę. Tak tylko odrobinkę. Nie, na razie wstępnie mi się wydaje, że od Kaspara pożyczę dziewiątą genę. Chyba. Zobaczymy jeszcze. Nie no, pierdolę chyba tego Kranidosa. Jak patrzę na to, co się dzieje. Okej, czyli tutaj nie przejdę po prostu, bo Sengfa też jeszcze nie mam. Jak przystało na typ kamienny. Znaczy,
To nie jest kwestia tego, że to jest typ kamienny. Gdyby to był jakiś, nie wiem, Raidon na przykład, czy coś, to on by to raczej przyjął na klatę i miał wyjebane. To bardziej kwestia, że Kaindos ma dość okropne statystyki defensywne. Trzecia na szczycie to była ich decyzja. Kontrargument za dużo wody. Jak to było? 7 i 8 na 10 za dużo wody? Właśnie, ja nie wspominam jakoś bardzo źle trzeciej geny, jednocześnie nie powiem, że wspominam jakoś bardzo dobrze. O, baby. To nie zmienia faktu, że nie chcę używać Kaindosa. Więc nie dam mu tego, jak wszeda. Hejter za 5. Biker Pie. A czemu jest WW2? White, White 2. No właśnie, byłem pewien, że nie chodzi o drugą wojnę światową i dlatego miałem takie... Wait a minute. Mighty White 2 pick. W sumie nie grałem w te sequele, drugie geny. One się na tyle... Dobra, w sumie pytanie, czy one się na tyle różnią, że warto, to może głupie pytanie. Shin naprawdę poszedł. Może? Nie wiem, nie piszę na czacie. To jedyne, co mogę powiedzieć. Szczurac. O mój Boże. Śmieje się Kit. Wow, to zamowa nienawiści na moim czasie. Zapierdolę się zaraz. Ja wiem, że to jest mój stream. Ja pamiętam, co się działo. Ale na litość kurwa boską. Jak to było? 10%? Czy ile to tam było? Jacek 10%, Uszkowicz doskonale. Nie wiem, znaczy nie pisałem. Właśnie nie kojarzę, co mogło wprawić się w stan aż takiej nienawiści do rowerzystów. 10% na 100%. Czasami trochę tak. Nie będę kłamał. A to się nie nienawidzi. O nie. O nie. Nie zaczynajmy znowu. Tak, teraz uczyniłem trzecią genę świetną jest całkiem Mechior. Przede wszystkim. Ja teraz mam ogromny problem wracać do starszej generacji przez brak rozdziału na fizyczne i specjalne. Przez co taki Gyarados jest bardzo mocno okrojony. Mam też wielki problem, jeżeli chodzi o te późniejsze Pokémony, z tym jak bardzo one wrzucają gracza na taki bardzo... Inaczej, może nie tyle, że wrzucają. Prowadzą gracza bardzo mocno za rączkę, o tak powiem. Moim ulubionym przykładem pod tym względem jest chyba to, jak wygląda początek ósmej geny. Gdzie idąc z naszym najwspanialszym rywalem,
jakieś 5 razy na jednej drodze musi nam powiedzieć: ej, słuchaj, widzisz tam? Tam jest dom profesora, idziemy tam, ej, tam, tam, tam jest dom profesora, idziemy do domu profesora, ej, dom profesora, a! Kurwa, miałem dojść za drugim razem, jak to powiedział, a to była tylko jedna droga. I mam wrażenie, że to się powtarzało dość mocno tą lokację. Dziewiątka po 3 godzinach, znaczy po 3 wolno. To może być plus. Przy czym ja mam... Ja z dziewiątką mam też ten problem. W sensie z dziewiątą generacją. Że nie jestem w stanie usprawiedliwić wydania pełnej kwoty na tę grę za to, jaki performance oferuje. Chciałbyś jakoś mieć kolorówkę, wyjaśnić mi tylko coś na tytułanie takie puste? Ja nie miałem czegoś na to tło. Chyba miałem, ale obecnie miałem. Pokémony się skończyły na XY. Oh boy. Czy ja mam coś, co mogę wstawić na tło za to, co ja tam mam? Tak na szybko chyba nie widzę. Zastanawiałem się, czy może mam coś w swoim folderze meme.mem. Ale niestety mój folder meme.mem to bardziej reakcyjniaki, aniżeli rzeczywiste rzeczy, które można tam wstawić. Widzicie, do czego zostanę sprowokowany, teraz będę przeglądał swoje foldery w poszukiwaniu rzeczy. Czemu nie pokazali mi? Dobra, to nie było zamierzone. A, bo to jest... Okej, dobra, to jest nie ten backup, co myślałem. Płomienie wtedy będziesz chodzić. Najgorsze jest to, że ja gdzieś miałem te płomienie. I już nie pamiętam, gdzie one były. To jest takie dosłownie... W którym ze wspaniałych folderów nie miałem? O, wiem, co wrzucę. Nie wiem, czy mi to pozwoli wrzucić. Proszę, daj mi to wrzucić. Czemu mi nie dajesz tego wrzucić? Obraz. Dodaj nowe źródło XDD. Przeglądaj. Przerzucę ci to nawet tutaj, żebyś miał. To muszę to jeszcze w dół parę pięter przerzucić. Jeszcze parę pięter w dół. Nie pytajcie. Po prostu nie pytajcie. Tak będzie najlepiej. Czekajcie. Coś sensownego znajdę. O tak. To jest dokładnie to tło, którego potrzebowałem. Nie, ale sobie musiałbym znaleźć jakieś ładne teło, pewnie. I co gorsze, ja wiem, że ja gdzieś miałem jakieś ładne teło. Ale mojego ładnego teła już nie ma. Cześć, siaki. Nie mam pomysłu innym razem. Essay to gada. Na razie, żeby nie zalegać w tym jednym miejscu, to po prostu jedźmy dalej. Bao bio.
coś do gambuli. Na szczęście jeszcze bez fairy typingu. Znaczy, na szczęście. Mniej to chyba aż tak. Okej, to może trochę mieć. Zwłaszcza, że zaraz chyba zaraz muszę do użycia Blade Itkena. Zwłaszcza jak dalej będę pudłował. Moje Happily Married Lesbians. To brzmi jak przeciętne anime, które oglądam w sezonie, to co? Au, ja umrę. Ty jest kurwa cenu. Obwiniam to, że cały czas budowałem. I to ruchem, który ma jakieś 80% akuracji. Dlatego nie lubię używać ruchów, które mają zmniejszoną celność. W miarę możliwości staram się tego nie robić. Bo mam tendencję do budowania nimi znacznie częściej niż procenciki podają. Jestem DL, jeżeli przyjmijmy pracować na tłumaczenie chronotygra napisa i ten styl już wyszedł, to czy możesz mówić, że to robiłeś? Jeżeli są napisy, to raczej tak. Jeżeli nie ma napisów... jeżeli nie ma nas w napisach, to... raczej jest na zasadzie, że muszę dopytać, czy mogę. Na własną rękę... jest to ryzyko, tak mówić. Ja nie wykluczam, że ja źle czytam accuracy. Groszy, chcesz o tym kurwa porozmawiać? Accuracy? Akuratność. Oj, tak, tak. Ej, dostaliśmy flagę. Accurate Icy. No nie powiem, kurowałbym Ice. Jako status. Czy to coś jest? Czy my to wchodzimy po prostu pod dogadawę domu? Czy to się pogibla, nie szło? Ale no, jeszcze póki co idziemy po spinaka. Albo i nie, bo po prostu go zabiję. Nie powiem, że mi jakoś bardzo na nim zależało. Mogę zejść do jaskini, zobacz co mamy w jaskini, ale pewnie... Powiem tak, nie zdziwię się, jeżeli nie będzie tam absolutnie nic specjalnego. Trzeba jakiegoś wodnego Pokemona fajnego... Nie spotkałem póki to żadnego fajnego wodnego Pokemona, który nie nazywa się Feraligatr. Milotic. Nie jestem jakimś wielkim fanem Milotica. Folion. Nie spotkałem jeszcze. Starmie. Muszę być Waterstone'a. Albo spotkać Starmie. A w sumie jakieś randomizer to można nawet jakiś sensowny move by się udało ogarnąć. Vaporeon! Vaporeon, czyli najlepszy przyjaciel człowieka, znasz co? Lapras. Może... Przy okazji rozwiązałoby to moje problemy z rodowym Pokemonem, I guess. Zastanawiam się, czy był w czwartej genie jakiś wodny Pokemon, którego lubiłem, taki... że w sensie, że on był konkretnie z czwartej. Lantern, not a fan, nie jestem wiatrakiem lanturnów.
Gaston jest absolutnie wpyte. Jest okej. Okay. SB Akulaku. Lowcel? Quackside. Chyba podobnie jak wcześniej z Brakulaku. Wodergun to dobry typing. I mean, nie na wszystko patrzę z perspektywy, czy coś jest dobre, metowe i tak dalej. O czym mówimy? Zastanawiam się, jakiego wolnego Pokemona bym potencjalnie chciał przytulić. Sorry, God damn it. Właśnie chciałem powiedzieć, że część satelów jest całkiem fajna. Nie powiem, że każdy wodny starter jest spoko, ale część na pewno. Ja też brałem tutaj Laya. Chyba każdego startera brałem w drugiej genie. Tak jak ją przychodziłem. Gdzie ja jestem? A, tu jest jaskinia, dobra. Czy w jaskini było ciemno? God damn it. Miałem nadzieję, że... A nie, tylko tutaj jest ciepło. Czy ja tu mogę wjechać? Tak to na pewno nie! Uje. Kolpisz. Jest to wodny Pokémon, niezaprzeczalnie. Niestety niewystarczająco wodny. Ewidentnie. Już tu nie wjadę, bo nie zdążyłem. Oooo, baby! Chyba chcą mi coś zasugerować. Przecież na pewno nie zabije, prawda? Rozbiłem się o skałkę. O nie. Gados. To jest opcja, gdybym go spotkał. Kangdos by się nie dawał do obijania. Znaczy to nie jest tak, że jakoś bardzo mi zależało, o tak powiem. Zresztą podejrzewam, że Flame Wheel bym mógł nie zabić. Wodny to mój ulubiony typ. Wodny jest jednocześnie jeden z najbardziej... Pojebie mnie. Jest jeden z najbardziej popularnych, mam wrażenie. Jeżeli chodzi o to, ile jest Pokémonów danego typu. Ja pożałuję tego, że to robię, prawda? Dobra, nie chcę się przelewelować, więc chyba będę uciekał od tych rzeczy, które mogę tu spotkać. Maxipel. Altaria. Do złapania i wiecznego nieużywania? A nie, czekaj, chyba właśnie ją zabiłem. Ups. Ja doskonale wiedziałem, że zabiję kolejny odcinek Pocztowych Przygód Poniedziałkowych. Doskonale. No ale teraz się... Nie powiedziałbym, że się... Nie jest top tier Pokemonem, ale nie jest się... Czym jest ta tak zwana karta atutowa? Co tam się działo, przyjacielu? Na poczcie. Jeszcze raz mogę rzucić palce snowy, jeżeli nie krytnie. Au.
Outrage. No dobrze. Czyli chyba muszę się śpieszyć, bo teraz pewnie Front tutaj się tam zabije. Oczywiście, że go złapię. O mój Boże, napadę się dopo. A no dobrze, zobaczmy, co ty właśnie masz i jak tego nazwać. To chyba wiem, jak tego nazwać. Jak to było? Sejk, jak to było? Dobrze dopiszę? Krotkdodl, okej. Okay. Już idę prawić. Nie wiem, czy zawsze mi się wydawało, że to jest kro... kro... nie kapsem, nie kapsem, nie kapsem, spokojnie. Kogdodl? Kog do czego? Znasz to? Ja zawsze ustawiam kaszę i tam aksfalny. Ja właśnie nie... Nie lubią aż tak sobie ułatwiać. Krotk dodal. Zamkart to dobry ruch. Nie wiem, czy jest dobry. Nie kojarzę w ogóle tego ruchu, nie będę kłamał. Im mniej PP, tym większa siła. O, to jest pot na krotko dylu. A, interesujące. Nie powiem, jego muszę to obecnie mnie nie przekonuje. Ale wcisnąć mu ekstra na razie mogę zobaczyć, czy może czegoś lepszego się nauczę. PP small? Wee PP? Dobra, chyba na razie więcej tej nie ogarnę, więc spróbuję się stąd wydostać. Aliados. Hatwo pajączki, ostatni tampkart, ale dopiero ostatni. To oznacza, że po drodze musisz używać nieoptymalnych ruchów. Party samych dosów. Co masz na myśli przez dosy? A! Jardos, Aerdos, Zardos. Okej, okay, w ten deser. Musiałbym to wszystko spotykać. Sebi chodziło o to, że nazwa pokona się na dos musi kończyć. Aż 450. Nie powiedziałbym, że to jakkolwiek dobry ruch w takim razie. Ale to Windowsów, oh my. Znaczy, jeżeli brałbym pod uwagę to, co widzowie chcą, żebym miał party, to czy byłoby to Linux party, bo stosuję open source wtedy? O te kurwa, o to przeżył. O kurwa, to bolało. Ratunku, ja już nie mogę śmieszkować. Zwłaszcza, że krotkodyl nie jest w jakimś idealnym stanie. Możesz sam wejść. No, ale chyba nic więcej tu nie zgadnę. Nie, słońce. O, a kto to wyszedł z jaskini? Dobrze się spało? Czy jak tam się mówiło? Nie, chyba nie powinienem tutaj jeździć. Pożałuję, że nie tutaj. Czy pokadeksowa mapka pokazuje faktyczne zanominizowane spawny, czy to z bazowej gry? Wydaje mi się, że z bazowej. A nie dam sobie głowy się. Cześć Marcin, witam. Swoją drogą bardzo polecam, że lodowy typ nie jest odporny na samego siebie.
Nigdy tego nie rozumiałem akurat. Jest sporo typów, gdzie mi się zawsze wydaje, że one są na siebie odporne, a nie są. I Ice i Rock to są dwa takie główne typy, tak mi się kojarzą. Nie, to nie jest Giga Charging, to jest Maniek! Kamień, kamienie możesz odbić, może dlatego Naruto. Czy to samo logiko? Ile nie powinny być na siebie? Okej. Okay. A z tego pamiętam, steel jest not bad effective na te? Na inne style? Pamiętam, że kiedyś ludzie robili jakieś bardzo intensywne fikoły, żeby wytłumaczyć, dlaczego jeden typ jest dobry na drugi. I o ile część miała sens, to ta druga część już niekoniecznie. 10 lat temu miałem karmę na awatarze. Jezu, że taki rzecz pamiętasz. Ja bym musiał sobie zerknąć, co ja miałem 10 lat temu na awatarze, pewnie... Któreś akurat w danym momencie wybrano waifu z któregoś anime, które oglądałem. Bo tak mniej więcej wygląda historia moich awatarów, mam wrażenie. Może tak. Ej, Sevik, mogę cię złapać? Jak chciałbyś to zrobić? Implikuje, że nie, z kino sprzed 10 lat? Jak wytłumaczysz Fairy Type? Wróżki to symbole natury, a natura jest niszczona przez stalową cywilizację. I przez trucizny wydobywające się z cywilizacji. Jednocześnie jako, że to baśniowe stworzenia to były idealne, żeby pomagać rycerzom w walce ze smokami. To, że akurat na fighting i na dark, to już nie do mnie pytania. Więc nie jestem zawkiem Manfreda i chyba twój też tam jest. Czy ja właśnie się wróciłem? Ej, Oreburg. Fed moją Megidolon. Teraz jak o tym mówisz, to nie mogę zaprzeczyć. Fery umieją Megidolon. Czemu nie jest jakimś typ bajko na ogień? Czekaj, Bach na Fery. Jaka jest interesja Bach z Fery? Jest w ogóle jakakolwiek? Bądź szczerze, nie kojarzę teraz. Bugi są not very effective na Fery? Pikachu Dust, o Boże, 24 poziomy. Rezi, w sensie w którą stronę, bo tego chyba nie do końca rozumiem. Że to rezistuje to. Teraz Hordelowi to Hexa wpadnie. Fery rezistuje buga. O! To już się dziwne. Warwick, nie wydaje mi się. Bo nie ma bajek o balach. Jak to nie? Spółka Maja, dosłownie. Bruch. A nie, czekaj, to nie bajka, to anime. Jak to było? Podaj imię słynnego polskiego kompozytora openingu do anime.
Ta, Wodeski. Wszystko jest odporne na bug, a potem trafiasz na Dark Psychic Pokemona. Oczywiście jest ich tak dużo, że... Jeżeli Kraindos od tego umrze, to ja dosłownie wrzucam go do boksa. Okej. Okay. Jeszcze nie leci do boksa. Maje wszyscy znają i kochają. Powiem bez bicia, nie pamiętam dokładnie jak szła ta przerobiona wersja i nie jestem pewien, czy chcę ją pamiętać. Ale ma. Kojarzę, była jakaś wersja z tym, że Maja się wasypa, ale to chyba jest zresztą ta sama. Mount Coronet, nie mamy serca, więc whatever. Cześć, Cyrus. Mój ulubiony zbrodniarz wojenny, Miley Cyrus. Dobra, to brzmi jak jakiś plan. Gdyby tylko dało się go złapać. A Nidoran raczej go zabije. Yep. Pszczółka Maja sobie lata. Mam wrażenie, że jakichś takich piosenek kojarzę z dzieciństwa, to w tej chwili już nie pamiętam po prostu. W sensie, tak jak na przykład teraz mówicie, to coś tam mi się bardzo przebija dosłownie, a nie, że to jakoś aktywnie kojarzę. Puszę ja to na skutekach szkolnych postawów seniorów się mniej wyjebane. Ja nie mogę takich rzeczy powiedzieć z jednego prostego powodu. Nie chodziłem na dyskoteki. Klamp. O, po moim kurwa tupie. Ten Kroskodel póki co ma paskudny moveset. Lubię Pokemona, ale moveset ma paskudny. Crowdunt. Czołówkę i tułówkę. Zaraz siądę za wewnątrz, po to, żeby zmniejszyć ten counter rate, przysięgam. Lilip. Moja młodsza kolenka ma na imię Mała i... Ma na imię Mała? Mała? Wszędzie pijany? Maja. I ten kiedy miała wysoce w szkole, nie dziwię się. Tak co? Pamiętam jak te. Pamiętam jak były. Był jakiś taki zestaw żartów o Michale. I to też kojarzę, że nie sprawiało, że było łatwo ludziom. Że się tak delikatnie wyrażę. Michał to nie miał, Michał to chces, to prawda. Aczkolwiek mam wrażenie, że Michał póki to chce zapomnieć o istnieniu Celest. Darek? Nie wiem, nie kojarzę jak ten. Nie kojarzę, żeby coś z Darkiem było takiego złego, ale może... Po prostu... Coś wyleciało mi bardzo intensywnie z pamięci. Grubie pytanie, jaki ty masz moveset? Świnupku. Acid Gust, Ice Function, Ice Shard. Wiecie co, wydaje mi się, że spróbuję... Zobaczę, co ze świnupka wyjdzie. A Krokodyla jeszcze sobie odpuszczę. Dalej programce. I see. No, to wydaje mi się, że... Bardzo dużo było jakichś takich imion, które można było w jakiś inny sposób wymyślić.
Gra się nie nadaje na Monferno. Czas to naprawić. Ostatni pokój plus Mumber zajmą razem co najmniej jeden Steam. Spodziewałbym się, że zajmą co najmniej jeden Steam. W sensie inaczej. Wierzę, że Cevik jest w stanie zabić ostatni... Ja pierdolę. Że Cevik jest w stanie zabić ostatni pokój Ferwala na jednym Steamie, ale niekoniecznie, że jest też w stanie zabić tego. Że jest jednocześnie w stanie zrobić Moonbear na tym samym streamie, o tak powiem. Chyba, że będzie był jakiegoś drugiego streama. Takie jest moje zdanie. Domyślam się, że to jest trochę podtrzymaj mi piwo. Teraz im najem pokój? Niekoniecznie. Przy czym jednocześnie musisz pamiętać, że ten pokój jest długi. Jeżeli robisz go idealnie, to wciąż jest... To jest dłuższy niż jakikolwiek Seaside, to na pewno. Zjem sobie mandarynkę, zaję kawę i przynajmniej jakąś porządną kolację. To brzmi jak całkiem zasadny plan. Ja będę musiał sobie po streamku kolację zjeść. Bo tak to zazwyczaj mam tak, że jakoś w trakcie roboty albo tuż przed jej końcem jem sobie obiad, potem wychodzę na spacer i kolację jem albo po streamie, albo jeżeli nie ma streama, to koło 18. Jest teraz lepszy pokój niż ostatni pokój wszyscy. A nie, no to powiem tak, ja cały czas uważam, że Ferro jest lepszy niż Seaside, nawet jeżeli niektóre mechaniki ma trochę głupio wyjaśnione albo niewyjaśnione. I nawet jeżeli nie lubię części mechanik, które są w Farewellu, czytaj głównie te Wajdasze. Budeł. A i też lubiłem na Zayda używać, ale też mamy teraz tego Pokemona, więc raczej się trzymam. Aaaa, Jesus Christ. Dlaczego taka jesteś go? Okej, okay, rozumiem. Ja tylko chcę wrócić do Centrum w takim razie. Dalej jestem słony. Absolutnie się nie dziwię, powiem szczerze. Bo... Moim zdaniem to jest mechanika, której gra praktycznie w żadnym miejscu nie tłumaczy... Persa? Nie, nawet, że ten... Nawet jeżeli był taki moment, że trzeba było zjeżdżać na platformach szybciej, to wciąż nie oznacza, że w powietrzu możesz zachowywać się tak samo jak na platformach. Nie tłumaczymy mechaniki w danych frekwencjach, tak się radzą hejterze. A ja chyba chcę poświęcić Grovyla, żeby jeszcze mu raz przyjebać. Bo Needle Arm go nie zabije na pewno. Powiem więcej, Powerwave by go chyba nie zabił. Pamiętasz, co ci wczoraj wysłałem? To inna sprawa, przy czym to chyba nie jest nigdzie wymagane jako tako. Popraw mnie, jeżeli się mylę. W sensie to jest wygodne, ale że to nie jest nigdzie wymagane. Mi się pomysł vlogów nie podoba przez to, że ich nie RNG. Tak samo nie lubię tych ranów, że w jakichś Fire Emblemach, że postacie mają mi nie umierać. Przez to, że mogę spudłować 98% szans na trafienie, albo dostać się 2-3% kryta, nie chcę robić tego typu rzeczy. Złapałem Skarmorego, którego nie wiem, czy będę używał, bo to jest typowy Pokémon, o którym wiem, że on jest metowy i którego nigdy nie potrafiłem używać sensownie.
Jednocześnie z podobnych Pokémonów kojarzę Corviknight i to używałem właściwie całą Smogenę. Corviknight był fajnym Pokémonem. Sen, bo chciałem do tego. Nie, i tak potrzebuję do Centrum pojechać. Bo tak mi się hapeki pokończyły. Hello. Te strzałka do napracowania też nie wymagana. Ona na pewno pomaga, ale wymagana wydaje mi się, że nie, bo ja tam z niej nie korzystałem, jak przechodziłem. Dlatego tym bardziej nie wiedziałem, że to jest w ogóle potrzebne. I że jest w ogóle taka mechanika, o, no, można tak bardziej. Chciałem kiedyś spróbować Nuzlocka, bo jedna animatorka robi z nich fajne animacje. Nie, miałem wrażenie, że jak gdybym chciał robić Nuzlocka jako takiego, to bym bardzo dużo czasu poświęcał na grindowaniu w trawie, wracaniu do centrum, grindowaniu w trawie, wracaniu do centrum, etc., etc. I że to by się trochę miało sen. W tym momencie zacząłem myśleć, czy po prostu nie dasz na siebie dwoje. Kojarzę, co Wiktor robił i że to mu nie wystarczało. Więc to też nie do końca by zadziałało. Bo tam trzeba spadać jako tako. W sensie trzeba szybciej wpadać. Piplap. A, by sobie piplapkę złapał. Nawet chyba matkipka. Matkipka by sobie złapał, oj tak, tak. I bynajmniej nie miał na myśli mojego widza. Potem te, w sesji już mi zostało. Znaczy, ja bym powiedział, że to jest takie normalne, że jak ktoś cię zaczyna powstawać, to potem te negatywne emocje nie uchodzą w ciebie, tak? One w tobie jakoś tam przynajmniej częściowo zostają. Więc powiedziałbym, że to raczej jest naturalne, że musiałbyś znaleźć w jaki sposób, żeby je tak kompletnie z siebie wyrzucić i się zdecydować. Podejrzewam, że gdybyś w tamtym momencie, po tamtym ekranie zrobił sobie przerwę, nawet że skończył streama albo poszedł na quizy, to do kolejnych ekranów byś miał inne podejście. No, ma pokój Sasza. Nie Combrum. Ja nie wiem, pamiętam, że po Comb... Znaczy, ja sobie musiałem na Combrumie zrobić przerwę, ale po Combrumie chyba nie. A też kwestia, że u mnie to było tak, że ja wróciłem do Combruma, zbierzałem go, zajęci go, zrobiłem w miarę szybko. Więc dlatego miałem, powiedzmy, wcześniej ten reset. Ale to też tak jak Sevik mi zwracał uwagę, że na tym, jak robiłem Elden Ringa, to że na Moga mogłem być trochę sfrustrowany tym, że miałem taki dość długi stream wtedy i pod koniec też mi nie szło. Ogólnie mam bez zdania o Farewellu. Ja mam wrażenie, że ogólnie też mam inaczej. Ogólnie na pewno mam lepsze zdanie o Farewellu niż o Seaside'ach. I wydaje mi się, że co by się nie działo, to tego zdania nie zmienię.
Boss i Sider są dla mnie definicją tego, czego nie lubię w Celeste, czyli że to są długie ekrany wymagające bardzo dużej precyzji, generalnie. Wolę, kiedy jest jakiś krótszy segment. Kurde, znowu to zrobiłem. Ale czemu tam ci się blokują? Dobre pytanie, zaraz pójdę zapytać, o co mi chodzi. Cholera, jest do sprawdzania z damy na Switchu? Nie mam w takich rzeczy. Aha, czyli oni po prostu chcą mi powiedzieć, że tutaj są jajka i że nie przejdziemy. No dobrze, rozumiem. A mogę chociaż tutaj wejść? Czyli co, musimy iść na ten konkurs, co? Czy mogę nie iść? Czy mogę nie iść? Chyba nie mogę nie iść. God damn it. Hello. Cześć, mamo. Czy mogę nie brać udziału w konkursie? Czy mogę nie brać udziału w konkursie? Mam ostatnio trochę wystarczająco minigierek na głowie i nie chcę kolejnej. At Marcin. Co im przypomina? Nie wiem, kto wymyślił koncepty, że minigierki powinny być ograniczone czasowo według czasu rzeczywistego. Ale jest to dla mnie odrobinę frustrujące. I wolałbym, żeby coś takiego się nie działo. Moje narzekania w tej chwili są w kontekście Chronicles, gdzie jest bardzo dużo mechanik, które są na zasadzie, że musisz spędzić w grze ileś czasu IRL, a nie na przykład zrobić jakieś postępy fabularne. Przez co ja teraz na przykład sobie odkładałem jedną z mechanik na później i będę musiał co jakiś czas wracać. Dobra, chuj, powiem po prostu wprost. Chodzi mi o te konkursy z gotowaniem. Bo tam jak sobie to będziesz zostawił na później, czyli tak jak ja to zrobiłem, bo nie chciało mi się ich robić na bieżąco, to nie jest tak, że następny chłop ci się od razu pojawia, tylko musisz czekać ileś tam minut jeden, żeby się kolejny pojawił. Tak samo, jeżeli nie save-skamujesz. Czy mój kontroler mi się odłączył? Surely not. Okej. Okay. Czyli chyba rzeczywiście się odłączył. Jeżeli nie save-skamujesz, to trzeba co pół godziny sprawdzać kupców, czy zmieniły im się towary. To też jest taki trochę. Nie ćwierć mechanik konkursów piękności. Ja powiem szczerze, że nie pamiętam w tej chwili. Hello. Okej, czy jeżeli dobrze pamiętam, to działało tak, że mamy jeden znak i mamy przejść przez te drzwi, to jest znak, ale jako że jest to dżem, to chce się tutaj też pobić. To też trzeba czekać do kolejnego chłopa. A czy w sekundę trzeba było czekać jeden czas na to? Czy bardziej, że musisz po prostu. Tak, okej. Okay. Nie, to powiem szczerze, nie pamiętam aż tak dobrze. Dawno grałem w sekundę, teraz jak to myślę. O, zagram jak wyjdą i. Ja nic nie powiedziałem. Czy Einstein wystarczy i dlaczego nie? YOLO!
Myślałem, że nie wystarczy. Jaką tam sprawa może być? Niech trzeba było kompletnie. To możliwe, że nie zabiłem w takim razie. Nie wykluczam. Czy to jest w ogóle Dragon Gym? Czy Ground Gym? Nie, no, wybrawanie jest smokiem chyba. Reblade to może być ciekawy cover. Cover czy raczej. Pokrycie słabości, że tak to ujmę. Vibrava już jest smokiem, okej. Okay. Właśnie nie byłem pewien, czy Vibrava jest jeszcze Ground tylko, czy już Grand Dragon. Okej, okay, to jest smoczy gym. Czyli będę musiał... Kurde, z jednej strony chcę powiedzieć, że będę musiał korzystać trochę więcej ze Świnuba, a z drugiej strony boję się, że Świnopis jeszcze odrobinę za słaby na to. O-o. To się źle skończy. Nawet nie iść do widzowie. Okej, czyli Steamer nie musi nawadniać, rozumiem. Pokłyli mnie teraz. Batiken. To jest Clive'a, był czasowo ograniczony, też kompletnie nie trzeba było. Kocham tego typu zdjęcia, że coś czasowo ograniczone, nie musi tego robić absolutnie. To jest jak w Excalibur 2 w Final 9. Znaczy nie wiem jak to liczysz w kontekście jakichś, nie wiem, na przykład achików, nie achików. Bo Excal chyba ma swojego achika. Stanie myśli o tym, że sprawiać Red Bulla? Nie wiem. Red Bull... Jak dla mnie jest taki sobie w kategoriach energoli. A smak... inaczej. Ani to nie smakuje dobrze, ani nie jest jakimś super energetykiem. Przy czym coś tam... Energetyki generalnie są dość szkodliwe i nie powinno się ich pić. Ja bym chciał, żeby istniały jakieś takie napoje, które smakują jak monsterki. Ale które nie są energetykami. Piłbym na potęgę. Wyobraźcie sobie takiego pyszniutkiego monsterka. Takiego Monster Energy The Doctor. Ale by se doktorka łyknął, o Jezu. Doktorek. Mwah. No ja pamiętam, że miałem taki okres, zobaczcie, że zdarzało mi się pić zdecydowanie za dużo monsterków dziennie. Aż w pewnym momencie skończyło się na tym, że wylądowałem na badaniach serca i stwierdziłem, że tak, to może być dobry moment, żeby przestać pić energetyki. A już na pewno w takich ilościach. Wyobraźcie sobie takiego pośrodkiego harnasia energetyki. Marcin? Marcin? Nie mów takich brzydkich rzeczy. Ale nasz energetyk to zło i nie istnieje. Nie mogę ćwiczyć pełnego gola, bo nic serca kołacze. Nie wiem, ja właśnie mam wrażenie, że jestem z tych bardzo dziwnych ludzi, którzy nie mają problemu generalnie z energetykami, czy kawami, czy z czymkolwiek, bo niektórzy tak mówią, że sobie łykną kawusi, czy energola i potem jest tylko a ja po jakichś właśnie kawach, energetykach po prostu nie zasypiam bardziej niż cokolwiek innego. No ale też nie oszukujmy się, u mnie problemem wydaje się, że nie było nawet to, że energetyk, tylko ich ilość.
bo jeżeli ten, jeżeli się pije po parę dziennie, to już jest lekka, podkreślam, lekka przesada. Chyba kogo dzisiaj poświęcimy, że jak najlepiej. Ten ten właśnie dostał mi kafelek, tak, a o co chodzi? Panego się czuję normalnie, nie, że nie pobudzę. No ja zazwyczaj też, o ile mówię, nie wypiję. No ale zakładam, że nie będę pił 4 energii dziennie. Break Break czy Powderstone? Paradoksalnie Break Break zadaje więcej, jeżeli Dragonair ma takie same statyki obronne. Chcę pić źle dziennie? Nie zaprzeczę. Imbipo, czemu ty jeszcze żyjesz? Powiem tak, nie był to najlepszy okres mojego życia, nie będę się z tym krył. Cieszę się, że udało mi się to jakoś ogarnąć, ograniczyć. Ja się boję wypić więcej. Ja nawet do tej pory się jakoś nie boję za bardzo. Po prostu wiem, że nie mogę tyle pić regularnie, tak? Bo to, że sobie, nie wiem, tam na weekend sobie wypiję jedną czy dwie puszki, to nie jest problem, ale to dosłownie jest na zasadzie, że kupuję sobie na weekend dla smaku. Bardziej niż cokolwiek innego. Co to, dzik? To jakaś odmiana energetyków? To już nie masz. Nie, Sevik ma tylko jak się spotykamy. Wtedy ma bardzo intensywną dietę kolową. A jeżeli będzie wam mawiał, że nie, to zapytajcie go, jak wyglądała jego ostatnia wizyta u mnie. Ja z tobą się biłem? Tak. Z tobą też się biłem. Dobra, co my tu mamy? Tu jest kółeczko. Tu jest słoneczko. Mogę wyjebać po wszystkie gazowane napoje z cukrem. Nie wiem, o czym mówisz, kolego. Teraz nie wszystkie mam. Mam jeszcze chyba coś. Mam jeszcze. Nie, wróć, ty zabrałeś mi ostatniego, to nieważne. Moja reszta jest bezcukrowa. Dzik ma dużo więcej kofeiny, ale nie smakuje tak dobrze. No i absolutnie niegrywalne. 5 Pokemonów i każdy jebany smok. Co najgorszego może mieć? Teoretycznie mają być Pokémony na podobnym poziomie statu, więc jeżeli to smoki, to spodziewałbym się, że najsilniejsze coś trafi do Altaria? Albo Flygon najwyraźniej. Dziki bez kofeiny. O kurwa, o Boże, o kurwa. Tego nie przewidziałem. Bito Salamence. Właśnie mówię, wydaje mi się, że przez to, że miały być podobne, jeżeli chodzi o siłę, to że Salamensa nie powinno być. XD. A, to jeszcze zobaczymy. Nie wiem, jak chodzi z tym Powderstonem dzisiaj. Mam wrażenie, że trafia. Znaczy trafia. Zamnaża częściej niż powinien. A, Dragonair. Wiecie co? Pożałuję tego. Boga dziki bez kofeiny. To brzmi trochę jakby wziąć energię. O Boże, Leaflade. Żegnaj. Słodki książę. Dzik bez kofeiny brzmi trochę jakbyśmy wzięli. Kurwa.
Nie, nieważne, ja już nikt nie ma. No właśnie ten sam przykład mi przyszedł do głowy, że to tak jakby wziąć piwo bezalkoholowe. Może jeszcze zrobić energetyka z tego. Oj, tak, tak! Ale by sobie wypił Harnasia Energola. Oj, tak, tak! O kurwa. Jestem celowany. Tutaj. Ten ale do was nie zabił. Ratlerek, oh god. Czemu ten ale do was mnie nie zabił? To mnie zastanawia. Bagan. Potężny bagon. Bąk. Łatwo. Nawet nie blisko. Jedyny substant toksikowy przy produkcji tego nie użyto. Ja... Okej. Okay. To odrobinę mi wyjaśnia, ale i tak kwestionuję. Użyte robaków ze śliwek. Do produkcji użyto robaków. Kropka. Tutaj jest CV za darmo. Ta, Eve jest? To... Czy masz pewność, że to Eve? No dobrze, zobaczmy, czym jest ten Eevee. Dobra, zróbmy tak. Wypierdalaj. 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 Na razie mam wparty to, co wydaje mi się, że chcę zostawić. Przy czym fajna musi trochę jeszcze podewelować. I zobaczmy, czym jest ten Eevee. Czy to naprawdę Eevee? Well, jest to pies, niezaprzeczalnie. Nie, czekajcie. Przepraszam, bo prawie popełniłem gafę. Przecież to nie jest Eevee, co ja pierdolę. Uniwersum pokonał się jednym z najbardziej pojebanych. Czy ja wiem? Timid. Spectrum and Firefly. I don't think. What? But why? Czy lubię Malektika? Skłamałbym twierdząc, że jestem jego wielkim fanem. To to jest... Dobra, dziewię. Jak to było, ludzie oburzający się na Palworlda, że to tam się dzieje i w ogóle, jak to tak można? Tymczasem Pokémony. Ach, czyli to jest cały czas zablokowane. Nie wiesz, łapieć dziki zwierzęta, jak się napierdać, to w dodatku jest to kompletnie ustandaryzowane na całym świecie, bo one lubią się napierdać. Yes. Pamiętaj, Pokémony na ciebie skaczą nie dlatego, że są agresywne, tylko dlatego, że one chcą być przed siebie trenowane. To jest chyba najbardziej top tier meme. Że natura działa tak, że Pokémony chcą być trenowane. O kurwa, o Boże, o kurwa. To się źle skończy. Żartowałem?
Hunter. Czy mam coś na Huntera? Ty masz to i to, ty masz to i... Hunter już ma Levitate, więc to odpadnie. Jola. Spróbujmy z Flame Charge'ować, Flame Wheel'ować na śmierć, przepraszam. Walka jest zła, Pokémony nie powinny walczyć. Czy moje Pokémony film pierwszy to jest to samo Moto X7 dla X-ów? Jak tam twoje mistrzostwo świata? W końcu zdobył! Wciąż mając jakieś 10 tam 12 lat, ale zdobył. Jak tu ludzie się śmieją, że Ash to jest idealny pracownik przeciętnym korpo. Chłopca ma 12 lat i jakieś 20 lat doświadczenia. Pierwszy był z Mewtwo. Drugi był z Lugio. Magmar. O Boże, ja nic nie mam na Magmara. Poza matrzotowaniem. W tej chwili jakieś 24 lata doświadczenia. God damn. Coś ty do mnie powiedział? Coś ty do mnie kurwa powiedział? A Magmar dał nura. Pokémon anime wyszły w ciężkim roku? Jebany Bolesław Chrobry i jego Pokémony. Atak Orbit? Jesus. To się źle skończy. Bo jak rozumiem Flame Tower to już za mało, więc teraz musi jeszcze jakiś... Jesus. Jeszcze raz aktywizowałem film pierwszy. Ja nie pamiętam, wiem, że na którymś filmie pokemonowym byłem, tylko moje nie pamiętam, który to był. Wydaje mi się, że byłem na drugim. Ale głowę sobie uciąć za to nie dam. Pierwszy? Możliwe, że na pierwszym też byłem? Wiem, że na pewno pierwsze dwa widziałem, a dalszych już nie. Nie no, od to trzeciej przecież organizował Unię Europejską dla Pokémonów z ciężnym. Tak to szło. To był tak zwany pierwszy konkurs Pokewizji. W całej nowożytnej historii Europy. To film z Lugio komiksowej. Nawet nie kojarzę, że coś kiedyś istnieje. Powiem szczerze. O, Shuras, doskonale. Mógłbym już tego Blaze It Kena zmienić, chyba. Cześć, Pierko, witam. PokéTuber brzmi, jakbym cosplayował Pokémona. Najgorsze jest to, że to nie brzmi aż tak źle, jak mogłoby brzmieć. Znaczy co? Czemu biegasz z Focus Sashem? Przestań biegać. O mój Boże. I wonder where this one is going. Nie wiem, czy bardziej powinien kwestionować to, że odlicz ma hydropompę, czy to ile mi zadała. Randomizer, tylko spokojnie, nie przejmuj się. To tylko zrandomizowane rzeczy. Ja nie randomizowałem aż tyle, ile mógłby randomizować, bo są głównie movesety plus to, jakie Pokémony występują w dzisiejszej rutynerów.
ominąć nurkujący magmar, to też. Idę rokować pod prysznic, idę sobie. Trzymajcie się. Miłej reszty dzionka. Nie potrzebuję. A i jak mi wytłumaczono, doskonale. Co im przypomina, póki jeszcze mam ludzi na wizji, to dam szybko znać, że w sobotę mojego streama nie będzie. Bo Isha Zalisz wracam do Olsztyna. Więc mnie przez weekend nie ma. Ale środowy battle network powinien normalnie się odbyć. Także to na spokojnie. Ja słyszałem, że mam streama w sobotę. Co? Streamujesz Feruela w sobotę? Dobrze strzałem. Tak dobrze ci się streamuje Feruela, że chcesz go w sobotę robić? I w niedzielę? Tak? To właśnie powiedziałeś? Nie, no wiem, ja się śmieję, spokojnie. Ja się zastanawiam, czy nie myślę czegoś odnośnie tego. Odnośnie SMT5. Ale zaraz tego, że jadę na weekend, to pewnie go nie kupię teraz jakoś szybko, a w przyszłym tygodniu już będzie ten. W przyszłym tygodniu już będzie Elden Ring. I właśnie też nie wiem, co robić z Elden Ringiem. Pewnie będzie tak, że on jakoś w sobotę wejdzie na ten, na okienko. Względnie w piątek jak wyjdzie, to odpalę streama i będę go robił, aż przejdę. A teraz chyba tak, teraz chyba skończę na dzisiaj streama. I wtedy mówię, w środę normalnie powinien Battle Network być i w przyszły poniedziałek też Pokémony powinny być normalnie. Wychodzi DLC do Elden Ringa, który ma być dość sporym DLC-kiem, największym w historii. Generalnie. Dlatego też to przejście KTR sobie miał mi przygotować postać na DLC-ka. Nic z tym, że mam jeszcze parę innych. Ale dobra. Na dziś to było tyle. Dziękuję wam wszystkim za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.